tej strony Karolina, a dzisiaj film, o który prosiliście, czyli moje polecenia komiksów i powieści graficznych. Wiem, że część z Was może być nieprzekonana do takiej formy, bo często komiksy kojarzą nam się na przykład z Kaczorem Donaldem albo z komiksami superbohaterskimi, natomiast chciałabym Wam dzisiaj pokazać, że w komiksach można znaleźć naprawdę przecudne, wzruszające, wartościowe historie i że tak naprawdę jest to taki gatunek, chociaż bardziej może powinnam powiedzieć taka forma, w której każdy odnajdzie coś dla siebie i oprócz tej warstwy fabularnej zawsze mamy wzbogacenie jeszcze w postaci kreski, ilustracji. I ja zaczęłam czytać komiksy jakieś 2 lata temu. Wtedy zaczęła mi się taka faza. Ta faza trwa do dzisiaj. Oczywiście czytam komiksów znacznie mniej niż książek, dlatego że komiksy są dla mnie takie zawsze jakoś wyjątkowe i mam też czasami tak, że po prostu szkoda mi ich czytać, bo zazwyczaj też są drogie, natomiast ta cena bardzo często przystaje po prostu do tego, jak dana powieść graficzna jest wydana. I ten film będzie podzielony na 4 części. Pierwsza część to będą komiksy, które polecam po polsku. W drugiej części odnajdziecie komiksy, które polecam, ale są wydane po angielsku. Trzecia część to będą komiksy, które przeczytałam, aczkolwiek średnio mi się podobały, natomiast być może Was nimi zainteresuje. A czwarta część to będą klasyki komiksu plus komiksy, które sama chciałabym przeczytać. Oczywiście tych komiksów, o których dzisiaj nie wspomnę i być może są klasykami, będzie mnóstwo, więc jeśli macie od Was jakieś polecenia, to oczywiście poproszę Was o komentarz na dole pod filmem i możemy razem stworzyć listę wartościowych powieści graficznych. I do każdego komiksu, który będę mogła Wam tutaj pokazać, będą przebitki z kreski, tak żebyście mogli się zorientować, jak mniej więcej komiks wygląda w środku. I zaczynamy od pierwszej powieści graficznej, czyli od Totalnie Nie Nostalgii, autorstwa Wandy Hagedorn i Jacka Frąsia. Przeczytam Wam opis, bo Totalnie Nie Nostalgia to jest tego typu powieść graficzna, o której ciężko opowiadać. Pierwsze 11 lat życia spędziłam w odzyskanym dla macierzy Szczecinie. Było to dzieciństwo katolickie, patriarchalne i PRL-owskie, czyli depresyjno-opresyjno-represyjne. Całkiem banalne w tamtym czasie. I są to właśnie wspomnienia autorki jej życia w powojennej PRL-owskiej Polsce. Są momenty zabawne, chociaż ten komiks jakby nie daje nadziei, to nie jest coś, przy czym się zrelaksujecie. To jest raczej komiks, gdzie będziecie przeżywać bardzo pewne rzeczy, ale jest on doskonałym dowodem na to, że komiksy to nie tylko śmieszne i nic nie warte historie. Później mamy komiks, który przeczytałam z polecenia Anny, to jest komiks, który czytała Ola. Oli się nie podobał, mi tak, czyli Helena Wiktoria, autorstwa Katarzyny Wittersheim. To jest pierwszy tom, można powiedzieć, przygód Heleny Wiktorii. Następny ma być wydany chyba niedługo. Rzecz się dzieje w Bytomiu w XIX wieku, gdzie po śmierci Stanisława Króla Ogromny majątek trafia w ręce jego 8-letniej siostrzenicy Heleny Wiktorii Kocik. Mimo sprzeciwów rodziny, w tym żony zmarłego, testamentu nie da się podważyć. Huty, kopalnie i ziemie przechodzą w ręce dziewczynki. Helena tutaj, poznajemy ją, jak już jest dorosłą kobietą i musi w tej sytuacji się jakoś odnaleźć. Kolejny komiks jest bardzo dziwny i bardzo specyficzny. Chodzi tutaj o Murderabilia Alvaro Ortiza. Jakby to są koty. Koty, które zostają odziedziczone przez Malmo Rodriguez'a, który odziedziczył je właśnie po swoim zmarłym wujku i okazuje się, że pewien kolekcjoner chce za te koty zapłacić dużą cenę. I to jest komiks dziwny, taki na skraju abstrakcji. Jest, no, to trzeba, jakby tego trzeba doświadczyć, bo tego się nie da opowiedzieć. Później mamy coś, co mimo tematyki będzie komiksem idealnym na wakacje. Tutaj mam akurat tom pierwszy Giant Days, czyli Królowe Dramy. Jest to historia 3 przyjaciółek, które zaczynają studiować. Tych tomów jest o wiele więcej. Jest to komiks, którego głównym założeniem jest dobra zabawa i rozśmieszenie czytelnika. I rzeczywiście
takie zadanie spełnia w 100%. Dalej będzie troszkę poważniej, bo mamy komiks Dziennik Anne Frank, Ariego Folmana i Davida Polońskiego. To myślę, że tutaj nie muszę więcej dodawać, bo jest to oczywiście powieść graficzna na podstawie książki Dziennik Anne Frank. Mi naprawdę przypadło do gustu to, że mimo tego, że nie dało się tego dziennika w tak krótkiej formie przełożyć jeden do jednego i niektóre rzeczy były skrócone, pominięte, to jednak cały wydźwięk był zachowany i naprawdę nieważne, czy czytaliście Dziennik Anne Frank, czy nie, warto po tą powieść graficzną sięgnąć. Kolejny komiks należy do tych raczej cięższych, czyli Fun Home, tragikomiks rodzinny. Jest to historia naszej głównej bohaterki, jest to właśnie coś w stylu takiego memuaru, wspomnień naszej głównej bohaterki o rodzinie, o życiu, o odkrywaniu samego siebie, o ciężkich i dziwnych relacjach z rodziną, z rodzicami i był wielokrotnie nagradzany. Myślę, że ten tytuł po prostu broni się samodzielnie. Dalej mamy coś dla dzieci, co absolutnie mnie urzekło, czyli Obiecanki Agnieszki Świętek. Jest to historia o rodzinie Szopów, którą opuszcza ojciec. To znaczy mamy mamę i mamy dwie córeczki i mamy ojca, ale ojciec zostawia rodzinę i dziewczynki razem ze swoją matką muszą zacząć jakoś w tej całej historii nawigować. Jest tu przedstawione przede wszystkim to, że ta matka sobie zupełnie z tym nie radzi i dziewczynki są troszkę zdane same na siebie. Kolejny tytuł, który wam pokażę, to będzie powieść graficzna, można powiedzieć dystopijna. Mamy Wbrew naturze Mirki Andolfo. Jest to historia, która dzieje się w świecie antropomorficznych zwierząt, gdzie rasy nie mogą się między sobą łączyć. I mamy też na przykład aplikację, która łączy zwierzęta w pary i na przykład podatki i opłaty, tak z tego co kojarzę, to dosyć duże wrażenie na mnie zrobiło, ale tak, te opłaty dla osób bezdzietnych, nie w małżeństwie, są po prostu wyższe. Nie będzie to może coś dla wszystkiego ze względu na dużą dawkę erotyzmu w tym komiksie, natomiast nie jest to erotyk, po prostu nasza główna bohaterka ma sny erotyczne właśnie o kimś, kto nie należy do jej rasy. I myślę, że święta trójca, jeśli chodzi o komiksy. Komiks, o którym mówiłam wam wielokrotnie i nie wiem nawet, czy powinnam się powtarzać. Oczywiście Maus Arta Spiegelmana. Ja mam to wydanie, dwa tomy, wydanie zbiorcze. To jest komiks po prostu, który jest klasyką, który wygrał Pulitzera. Z tego co kojarzę, jako jeden z pierwszych, albo w ogóle pierwszy komiks, który wygrał właśnie nagrodę Pulitzera. Jest to historia Arta Spiegelmana, który opowiada historię swojego ojca. Jest to naprawdę coś, no po prostu wybitnego. Jeśli gdzieś ten komiks znajdziecie, bo wiem, że jest ciężko dostępny, nie wiem, wyrwiecie go w bibliotece, czy będzie gdzieś do kupienia, naprawdę jest warty tych 54 zł. Proszę, przeczytajcie to, bo myślę, że to jest właśnie jeden z tych komiksów, że gdzie nie jesteście przekonani do powieści graficznych, to po jego lekturze staniecie się przekonani. Później mamy Lżejszą od swojego cienia, jest to powieść również autobiograficzna o kobiecie, która choruje na anoreksję. Prawie 500 stron, ponad 500 stron bardzo ciężkiego tematu. Kończy się, myślę, dobrze, natomiast pokazuje, jak wyniszczająca potrafi być właśnie ta choroba. I ostatni komiks po polsku, który polecam z całego serca, to oczywiście Walka kobiet, czyli 150 lat bitwy o wolność, równość i siostrzeństwo. I właśnie o tym jest ta historia. Jest to po prostu historyczne przedstawienie walki kobiet o swoje prawa, o najbardziej podstawowe prawa, takie jak prawo do głosowania, czy też prawo do decydowania o własnym ciele. Mi naprawdę bardzo się podobało, było to zrobione i ze smakiem, w sposób sensowny, logiczny przedstawiało właśnie tą historię. I mimo tego, że ze względu na formę i na długość, no nie mamy tutaj najbardziej szczegółowych informacji, ale myślę, że to może być świetny impuls, żeby właśnie w
wczytać się w historię kobiet, które walczyły o nasze prawa. I teraz zaczynamy powieści graficzne po angielsku. Na początku zaczniemy od czegoś miłego, luźnego i przyjemnego, czyli komiks Heartstopper Alice Osman. Ja mam pierwszy i drugi tom. Trzeci już został wydany również w papierze, natomiast te komiksy dostaniecie też za darmo w aplikacji Tapas. Tam wychodzą po prostu w odcinkach. Jest to historia naszych głównych bohaterów, czyli Nika i Charlie'ego, którzy się poznają i się w sobie zakochują. Tak oczywiście w dużym skrócie, bo tutaj Alice Osman przedstawia o wiele więcej, pokazuje poszukiwanie samego siebie. Ja wiem, że zawsze takie teksty brzmią strasznie tak frazesowo, ale to prawda, tutaj nasi bohaterowie muszą nawigować w świecie i dowiedzieć się, kim tak naprawdę są i stawić czoła osobom, które tego nie akceptują. Teraz o wiele ciężej będzie, bo mamy powieść graficzną The Handmaid's Tale, czyli wersję graficzną opowieści podręcznej. Bardzo, 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 bardzo dobry komiks, który podobnie jak dziennik Anne Frank nie opowiada całej historii, no bo nie da się streścić po prostu wszystkiego. Natomiast tutaj René Noll, tak myślę, że się czyta jej nazwisko, René Nault, wybrała po prostu idealne fragmenty, żeby przedstawić cały świat właśnie podręcznych, czyli to państwo, jakim jest Gilead. No i naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Później mamy przesłodki komiks, który naprawdę bardzo mnie wzruszył, czyli Sheets Brenny Tamler. To będzie miało teraz, nie wiem, czy to będzie bezpośrednia kontynuacja, czy po prostu coś w tym samym świecie, ale autorka narysowała i napisała teraz Delicates, które wychodzą chyba w sierpniu. Nie wiem, ale bardzo tego potrzebuję. Jest to historia właśnie duchów, które mieszkają w pralni. Pralni, która jest prowadzona przez naszą główną bohaterkę, która mieszka ze swoim bratem i ze swoim ojcem po śmierci matki i no ojciec jest w złym stanie psychicznym i tak naprawdę ta nastolatka musi wszystko ogarniać tam sama. No i pojawiają się duchy, pojawiają się problemy i to jest tak urocze, że nie wytrzymam. Później mamy Vincenta Barbary Stock, czyli powieść graficzną o Vincencie Van Goghu. Po prostu to jest historia jego życia, historia jego pasji, jego dzieł. To była w ogóle chyba pierwsza książka, jaką ja przeczytałam po angielsku i jeden z pierwszych komiksów, właściwie nie komiksów, tylko powieści graficznych. To mi się naprawdę bardzo podobało dla wszystkich fanów sztuki. Myślę, że to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Dalej komiks, który przeczytałam ostatnio, czyli Baba Yaga's Assistant. Historia dziewczynki, która żyje z ojcem, bo matka umarła. Widzę, że tutaj nam ten motyw śmierci rodziców pojawia się dosyć często, ale lata jakiś tu wielki komar. Więc tak. Ona żyje z ojcem, ojciec znajduje nową dziewczynę, zaręcza się z nią i to naszej bohaterce się nie podoba, bo boi się, że po prostu go straci. I pewnego dnia w gazecie znajduje ogłoszenie, że Baba Jaga szuka swojej asystentki. Nie było to nic, co powala z nóg. Ta historia nie jest jakoś wyjątkowo niesamowita, natomiast dobrze się przy niej bawiłam i myślę, że to jest najważniejsze. I kolejny słodziak komiksowy, czyli The Tea Dragon Society. To jest historia, gdzie mamy smoki, które jakby na nich rosną liście i to są liście różnych roślin, z których robi się herbatę. To znaczy, na przykład mamy Tea Dragon, który jest rumiankiem, albo Tea Dragon, który jest rooibosem, albo Tea Dragon, który jest imbirem. Oczywiście jakby no, imbir jest w korzeniu, nie w liściach, ale tak nie wiem, jak wam lepiej to opisać. No i to jest też przeurocza historia, gdzie po prostu będziecie się cieszyć przy całym procesie czytania. I kolejny komiks, który muszę przeczytać na pewno ponownie, jest to Mooncakes, bo ja jakby czytałam, ale nie pamiętam z niego bardzo dużo, oprócz tego, że mi się podobało. I mamy tutaj naszą nastoletnią czarownicę, która mieszka ze swoimi babciami, więc mamy fajną reprezentację tutaj LGBTQ+. I pewnego dnia w miasteczku pojawia się wilk. Okazuje się, że jest to osoba z jej przyszłości i właśnie ta osoba teraz nie chce zmyślać,
bo ona jest albo niebinarna, albo jest transpłciowa, więc jakby nie chcę was okłamywać i nie chcę wam mówić co i jak, bo to może być bardzo krzywdzące, ale tak, jeśli właśnie lubicie takie motywy i odrobinę fantastyki i słodkie zwierzątka, to tutaj to znajdziecie. I mamy też The Prince and the Dressmaker. Historię właśnie naszej szwaczki, która ma ogromny, ogromny talent i naprawdę spod jej igły wychodzą same cuda. I chłopaka, który jest księciem, który lubi się przebierać za dziewczynę. Oczywiście to jest jego ogromny sekret i nikt nie może się o tym dowiedzieć, natomiast ta dwójka zaczyna razem współpracować. Kolejny komiks to Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Komiks dosyć smutny, jednak pozostawiający nadzieję, bo mamy tutaj historię dwóch dziewczyn, które są parą i jedna z nich, Laura Dean, ciągle, stale z tą drugą właśnie zrywa. I jest to obraz toksycznej relacji, więc jest to zdecydowanie powieść graficzna, która jest bardzo wartościowa i która rzeczywiście w dobry sposób oddaje tą toksyczność. I podejrzewam, że osoby, które zawsze były w jakichś super fajnych, szczęśliwych związkach, mogą uważać, że to jest przesadzone, że dlaczego nasza główna bohaterka nie uciekła z tego związku. Ja wam mówię, że jest to możliwe. I naprawdę bardzo wam to polecam. Mamy tutaj szeroką też reprezentację właśnie LGBTQ+. I czas na trzecią część tego filmu, czyli komiksy, które przeczytałam, natomiast średnio mi przypadły do gustu, albo mam po prostu takie neutralne uczucia. Jeśli wam się podoba, to spoko. Natomiast mnie to nie grzeje, nie ziemi. I pierwszym komiksem, którego już u siebie nie mam, jest Pumpkinheads, czyli historia dwóch bohaterów, którzy pracują na takim polu z dyniami, gdzie są różne atrakcje i wszystko, co tam się dzieje, jest właśnie związane z dyniami. Mnie ten komiks po prostu nie zachwycił. Tak jak kreska była przepiękna, to sama historia była miałka i nijaka, więc no niestety mi się nie podobało. I kolejny komiks właśnie przeczytany to jest Paper Girls. To jest akurat czwarty tom, po wcześniejsze pożyczyłam. Są bardzo ładnie narysowane pod względem przede wszystkim kolorystyki. Jest to historia, można powiedzieć, przypominająca Stranger Things serial i właśnie dla tych osób bym polecała. Natomiast jeśli nie jesteście fanami powieści graficznych, gdzie jest taki motyw fantastyczny, paranormalny, to myślę, że może wam to nie przypaść do gustu. Ja przeczytałam dwa tomy. Drugi mi się chyba podobał bardziej, bo był bardziej taki obyczajowo rodzinne, natomiast cała historia była taka bardzo, nie wiem, może chaotyczna, mi było po prostu ciężko się w niej odnaleźć. I komiks Przez las to jest komiks narysowany, napisany przez autorkę, również Baba Yaga Assistant, i są to, jest chyba pięć? Tak, pięć tajemniczych, mrocznych opowieści i ja miałam jeden taki problem, że to miało straszyć, a nie straszyło tak bardzo, jakbym tego chciała, więc to jest po prostu taki mój zarzut. Poza tym kreska naprawdę fantastyczna, kolorystyka tak samo, natomiast no nie zachwyciło mnie to tak, jakbym chciała. I zaczynamy czwartą część, czyli komiksy, które chciałabym przeczytać, albo być może zainteresują was. Większości z nich nie mam, ale będę wam tu wyświetlać zdjęcia. Pierwszy komiks, który mam, to Stargazing od Jen Wang, autorki The Prince and the Dressmaker. Tak, tak, czy ja się nie mylę? Nie, nie mylę się, mam rację. Tutaj mamy, to będzie raczej komiks middle grade, o dziewczynie, która mieszka w Stanach, natomiast ma pochodzenie chińskie, więc to jest już duży plus i zobaczymy, co tu będzie się działo, bo ja w komiksach nigdy nie lubię się za bardzo zagłębiać w opisy, bo można po prostu sobie dużo zaspoilerować. Kolejny komiks, o którym też wam nie powiem za dużo, ale może was akurat zainteresuje, to jest Ghost. Wiem, że tutaj ma być przeprowadzka, ma być motyw choroby, przyjaźni i ja bardzo, bardzo lubię takie obyczajowe komiksy, które są w pewien sposób wartościowe. Później mam zaczęte już przeze mnie Blanket, z którego nie skończyłam, bo pierwsze 30 stron mnie tak dobiło, że stwierdziłam, że ja dziękuję. Jest to historia. Pewnej zimy na obozie biblijnym chłopak poznaje Reinę. Śliczną, nieco introwertyczną, ale bardzo dojrzałą psychicznie jak na swój wiek dziewczynę, z którą od samego początku łączy go pokrewieństwo dusz. Pomiędzy nastolatkami stopniowo rodzi się silne uczucie, które rozwija się podczas późniejszego pobytu Craiga w domu Reiny w czasie ferii zimowych. Więc to jest to. Również znany, bardzo głośny komiks.
I tutaj dla przykładu wam pokażę Kroniki Birmańskie Gaja Delisle, natomiast ten autor ma w swoich, w swoim portfolio, w swoim CV komiksowym o wiele więcej komiksów i są to głównie takie komiksy, można powiedzieć, historyczno-turystyczne. Więc jeśli to jest coś, czego być może szukacie w powieściach graficznych, to tego autora może nie tyle co wam polecam, co sugeruję. I teraz wam tylko szybko wymienię komiksy, które być może was zaciekawią. Nie będę opowiadać o ich fabułach, bo jest ich dużo i tak byście wszystkiego nie zapamiętali i ja bym też nie zapamiętała. Poza tym ja nie lubię, no tak jak wam mówiłam, ja po prostu lubię wchodzić w komiksy, wiedząc tylko o ogólnych motywach, albo wartościach, albo głównym wątku i nie wczytuję się nigdy w opis. Więc mamy tak, mamy Ghost World, mamy Fale, Monstresse, Nimone, mamy Persepolis, a także kilka tomów komiksu Saga, mamy powieść graficzną Anya's Ghost, They Called Us Enemy, Catboy, Be Prepared, Pashmina i Bent Book Club. I oczywiście zapomniałam jeszcze wspomnieć o powieści graficznej pewnego lata, która bardzo mi nie przypadła do gustu i to tak bardzo mi nie przypadła do gustu. Tak jak na przykład Pumpkinheads po prostu było nijakie i na przykład Paper Girls po prostu nie było dla mnie, przez las trochę mnie zawiodło, no to pewnego lata ja byłam wkurzona na ten komiks i mam bardzo negatywne odczucia i bardzo tego żałuję, bo ja naprawdę chciałam tą powieść graficzną kochać. I to jest wszystko, jeśli chodzi o polecenia powieści graficznych i komiksów. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, że będziecie mogli lepiej zorientować się komiksach, które mi się podobały, które ja wam polecam i może przekonacie się do czytania komiksów. Ja wam naprawdę bardzo polecam, bo to są wspaniałe historie, często przepięknie ilustrowane i być może weźmiecie udział w kolejnym komikstonie, czyli komiksowym maratonie czytelniczym, który organizuję razem z Olą. Kolejna edycja w przyszłości się pojawi, były już dwie i dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!